Wędrowiec, na istnienie spojrzawszy z ukosa, wszedł na cmentarz. Śmierć, trawa, niepamięć i rosa, pisał poeta Bolesław Leśmian. Prace zaprezentowane w galerii pod arkadami w Łomży przez Klub Fotografii Nurt to nostalgiczne obrazy przemijania, zarówno w odsłonie religijnej, jak i historycznej. Jest to efekt plenerum przede wszystkim. Ciekawostką jest to, że to jest jedyny zakon praktycznie na terenie Polski, który zakon starowierców w Wojnowie. Jest to zakon, który powstał w Polsce w 1830 roku po wygnaniu i jest to zakon między innymi żeński. Jest to niepowtarzalny zakon. Na tych fotografiach trzeba przyznać, że są dwa ujęcia z różnych cmentarzy starowieców. Cmentarz jest odzwierciedleniem kultury i zamożności danego regionu, danej społeczności. I trzeba to uwiecznić, bo to będzie powoli umierać. Podziwiam tych zakonników za wytrwałość od 1830 roku na terenie Polski. Co prawda oni wymierają, ale jednak się utrzymują jeszcze. To już kolejna wystawa zdjęć cmentarzy przygotowanych przez Klub Nurt. Autorzy prac wkroczyli tym razem na nekropolie innych kultur i wyznań oraz innych narodowości, by odpowiedzieć na pytanie, czym jest miasto zmarłych. Nasza galeria, może powiedzieć, że już ma jakąś tradycję czczenia listopada wystawami zaduszkowymi czy związanymi z cmentarzami. Oczywiście przeważnie, a można wręcz powiedzieć, że prawie wyłącznie były to wystawy związane z cmentarzem łomżyńskim. Tym razem jako grupa fotograficzna postanowiliśmy pokazać cmentarze różne oprócz łomżyńskiego. I tutaj nie było żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o wybór tych cmentarzy. W związku z tym są tutaj cmentarze bliskie i dalekie, bo również spoza granic Polski, na przykład Rumunia, Francja czy też Białoruś, jak też również są cmentarze innych wyznań, więc nie tylko katolickie. Jest też właśnie jedna z fotografii, przedstawia cmentarz niedawno zrekonstruowany, odtworzony. Jest to cmentarz powstańców listopadowych, także dosyć szeroka gama tych fotografii, tematów, mimo że wszystko dotyczy cmentarza. Na fotografiach czy to polskiego cmentarza w Grodnie, czy cmentarza powązkowskiego w Warszawie, czy kurpiowskiego pochylonego krzyża, wszędzie występuje ślad estetyczny oraz przebijające za niego przeświadczenie, że egzystencja ludzka jest krucha. Próba zrozumienia śmierci przyjmuje różne formy, nie tylko monumentalnej powagi, również rozbrajającego żartu. Odnajdujemy te elementy groteski i humoru na wesołym cmentarzu w Sapanta w Rumunii. No tutaj to jest chyba jedyny cmentarz taki na świecie, gdzie w taki sposób ktoś podszedł do zagadnienia. W taki dość ciekawy, komiksowy, kolorowy sposób zostało to przedstawione, tak? Pamiętnione te osoby, jest przedstawione zarazem i na tych płaskorzeźbach, i w treści tych epitafiów, życie bądź śmierć danego człowieka. Pierwszy taki nagrobek powstał w 1935 roku. Wykonał go jakiś lokalny artysta. I to właśnie dało początek powstaniu tego cmentarza. Wystawa Nekropolii odbyła się 25 października w Galerii pod Arkadami. Prace zaprezentowało 9 twórców: Grzegorz Zabielski, Stanisław Andruszkiewicz, Zbigniew Ciborowski, Przemysław Karwowski, Marcin Kosakowski, Mieczysław Kuczyński, Robert Ostrowski, Krzysztof Surawski oraz Wojtek Surawski.